Test dziadków do orzechów. Jakie tańsze na Allegro kupione. Metal to nie jest tworzywo, taki plastik czy coś takiego. Taki i taki. Nic markowe to nie jest. No i robimy testa. Orzechy już podsuszone lekko. Nigdzie nie mogłem znaleźć testów, a więc może gdzieś tam są w internecie, słabo szukałem, ale nigdzie nie było tam takich testów typowych takich. No, sobie jakoś radzi ten. Trzeba go dobrze ułożyć. Trzeba go przerzucać parę razy. A laskowe orzechy lepiej się nadaje. Duże orzechy, ja mam duże akurat, to są od sąsiadki. Ja mam duże akurat, to sobie nie poradził ani jeden, ani drugi. Świeże, ja lubię świeże orzechy. Takie skórkę, że trzeba zdjąć. Ale ogólnie takimi też nie gardzę. O. No. Tam co, jakoś tam sobie poradził z tymi. Lepiej niż młotkiem, pukanie młotkiem. Kto jak woli. Ten to jest. No to już. No. Ogólnie taniocha tam. Chinol taki pewnie. Smacznego. To jest tego drugiego. Dziadka do orzechu. Mi się wydaje, że ten jest lepszy. Orzeszek jest cały. A młotkiem albo się za mocno puknie, albo ten, albo sobie w palce można czasnąć. Wtedy jest problem. Bo palce bolą. Ogólnie z dalek za nim. Z dużymi tymi orzechami, ja mam takie duże, nie wiem, może nagram filmik z tymi dużymi orzechami. To sobie nie poradziły obydwa. To znaczy się tam trochę tam sobie poradził. No, może pójdę po ten i zobaczymy. Przyniosłem te duże. Dwa. Duże. No duże, no są. Twardziejszy. Pierwszy. Lincoln, co jest? Jest ciężko. Pies pana nie poznał. No idą. Ale lepiej żabami. Twardziejsza skorupa jest, już sobie słabo radzi. Sobie słabo radzi. Ktoś sobie z tymi radzi doskonale. Ktoś jakby potrzebował, to może sobie. Z wysuszonymi. Trochę to nie wiem, jak ze świeżymi bym musiał po świeże iść. Sobie radzi. Z takimi małymi, mniejszymi to sobie radzi. Z tymi większymi już jest gorzej. Ten to w ogóle. To są słabe.
Jak komuś się przyda ten filmik, to może sobie obejrzeć. Żyło żabami. Dzięki za uwagę. Do laskowych bardzo dobrze się nadaje ten do włoskich. Dziękuję i pozdrawiam. Thank you.